Parę dni temu pan redaktor Konrad Piesecki w rozmowie z panią poseł Izabelą Leszczyną zapytał ją, czy opozycja nie powinna przymknąć oko na praworządność, aby pomóc rządowi uzyskać pieniądze z KPO i inne środki unijne. Ta sugestia zawarta. Pytaniu pana Piaseckiego wstrząsnęła opinią publiczną. Mieliśmy do czynienia z tysiącem reakcji oburzonych widzów, którzy bardzo ostro zareagowali na to, sugerujące pytanie. Zanim wygłoszę apel do pana redaktora Piaseckiego, chcę mu powiedzieć, że to nie jest tak, że każde pytanie dziennikarza jest dopuszczalne. Generalnie nie wolno nam zadawać pytań, które mają charakter sugerujący, jeżeli ta sugestia ma charakter obraźliwy. Nikt nie może zapytać kobiety podczas wywiadu, za ile sprzedałaby swoją cnotę. Bez względu bowiem na jej odpowiedź, tego typu pytanie jest bezczelną prowokacją i hamskim zachowaniem. Pytanie, za ile możemy, i czy możemy przymknąć oko na praworządność jest świadectwem albo totalnego braku zrozumienia istoty problemu, albo po prostu przejawem przylizywania się do partii rządzącej. Bez praworządności, bowiem, po pierwsze, nie ma demokracji. Nie istnieje coś takiego jak demokracja bez prawa. Jeżeli nie ma niezależnych sądów, to nie ma też prawa. Tak więc, jeżeli ma istnieć demokracja, to musi być praworządność. W przeciwnym wypadku będziemy mieli sytuację rosyjską, gdzie opozycjoniści siedzą z wieloletnimi wyrokami, jak pan Nawalny, a startować w wyborach mogą tylko ci, którzy mają akceptację władzy. Nie na tym polega demokracja. To nie jest tak, że Demokracja polega na liczeniu głosów, jeżeli nie ma swobody wystawienia kandydatów. Demokracja tego typu rosyjskiego była w Polsce w okresie PRL-u. To nie była demokracja. Demokracja jest wtedy, kiedy jest praworządność. W Turcji obecnie tysiące osób, Siedzą w więzieniach. Za obronę sądów, za obronę prawdziwej demokracji. Jeżeli nie ma wolności osobistej, szczególnie jeżeli się jest działaczem opozycji, to, to nie, nie jest to żadna demokracja, to jest fikcja. I powiem panu, jako człowiek w tym zakresie doświadczony, że najlepiej się rozumie praworządność, jak ona bardzo związana jest z demokracją, gdy się oczekuje na orzeczenie sądu aresztowego we własnej sprawie. Nie życzę tego panu. Przechodziłem to dwukrotnie, wygrywając z tego powodu, że w Polsce pisowi. Nie udało się do końca obalić praworządności, że są sędziowie, którzy sądzą wedle prawdy, a nie wedle decyzji partyjnych. Spójrzmy, jak wygląda praworządność popisowsk w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie wyroki są wydawane po prostu na zamówienie polityczne. Parę dni temu mieliśmy historię. Sprzeciwu opozycji wobec amnestii, czyli uchylenia przepisów karnych dotyczących urzędników biorących udział w skandalu pod nazwą wybory kopertowe. Jeden z tych posłów, którzy forsowali ustawę ze strony pis zaśmiał się pogardliwie, mówiąc: Jak wam się nie podoba, możecie iść do Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy wiedzą, że wynik. Takiego pójścia do Trybunału Konstytucyjnego w realiach polskich oznaczałby po prostu no, bezsensowny ruch. Praworządność i sądy zbudowane na wzór Trybunału Konstytucyjnego to jest ten cel, do którego PiS zmierza. Widzimy to w tych nominacjach, które są w. Robiono. Oczywiście nie wszystkie te osoby z neokrs u to są osoby w ten sposób uwikłane politycznie, ale to jest ten ideał. Widzimy, kogo nominowali na najwyższe stanowiska w sądzie apelacyjnym, najważniejszym warszawskim karnym. To są osoby całkowicie podległe politycznie. Demokracja bez praworządności nie istnieje. Praworządność bez niezależnych sędziów też nie istnieje, bo nie jest ona. Fikcją prawną to nie jest idea, to jest konkretne realizowanie określonych decyzji przez określonych ludzi. Jeżeli ci ludzie nie mają niezależności, to nie ma żadnej praworządności. Jeżeli nie ma sądu konstytucyjnego, jeżeli opozycjoniści, jak tak jak w Rosji czy w Turcji, nie mają wolności osobistej, nie ma jak przeprowadzić uczciwych wyborów, a więc skończy się demokracja. Mamy system autorytarny. I to nie musi być autorytaryzm w rozumieniu czystego despoty. Może być autorytaryzm partyjny. Większość w tej chwili systemów autorytarnych, despotycznych, to są systemy partyjne, gdzie jest jedna partia, która decyduje o wszystkim. To był cel Jarosława Kaczyńskiego, już mu się z pewnością nie uda. Ale bez demokracji nie ma też dobrobytu. Widzimy to po Turcji najlepiej 80% inflacja, ale widzimy też po Polsce. Dlaczego? No, bo jeżeli nie ma praworządności, a więc nie ma demokracji, i prokuratura nie ściga tych, którzy są u władzy, to natura ludzka wygrywa i po prostu rządzący kradną. Na Tysiąc sposobów. I to najczęściej lokują swoje pieniądze w tych krajach, które są praworządne. Widzimy to po oligarchach rosyjskich. Tak więc, ilekolwiek by społeczeństwo nie płaciło podatków i jakiekolwiek produkcję by nie tworzyło, to nie ma takich sum, których partia złodziei nie potrafiłaby ukraść. W Polsce widzimy to doskonale. Obecnie płacimy 9% odsetek od pożyczek, które zaciągamy, aby realizować cele rządowe. 9%. To są właściwie już kredyty lichwiarskie. To jest bezpośredni wynik tego, że nie mamy praworządności. I to nie tylko z powodu tego, że nie przyszły środki unijne, bo Unia nie może przecież zaakceptować państwa niepraworządnego. Ale również z tego powodu, że państwo niepraworządne nie rokuje na przyszłość, w związku z czym ryzyko pożyczania pieniędzy takiemu państwu jest wyższe. W związku z czym płaci się wyższe odsetki. My wszyscy dzisiaj od naszych długów płacimy marżę na rzecz braku praworządności, zre... braku zrealizowanego przez Kaczyńskiego i przez Ziobno. Nie ma dobrobytu bez demokracji, nie ma demokracji bez praworządności, nie ma dobrobytu bez praworządności. Już nie mówię o tym, że jak nie ma praworządności, to inwestorzy zagraniczni nie chcą w takim kraju inwestować. Tak jak mamy dzisiaj obecnie w Polsce tragiczną stopę inwestycji. Załamanie gospodarcze, które właściwie nam każdego dnia grozi w tej chwili, jesteśmy w przededniu takiego załamania finansów publicznych, jest bezpośrednio, bezpośrednio spowodowane przez brak praworządności w Polsce. To jest wina Ziobry i Kaczyńskiego, dokładnie dlatego, że chcieli mieć możliwość bezalternatywnego rządzenia na wieki, bez możliwości oddania władzy. To, co wykrzyczał pan poseł Janusz Kowalski, my wam nigdy władzy nie oddamy. Jak bardzo się myli za rok zobaczy. Państwo, które zachowuje praworządność, tak jak Polska, w wielu obszarach, to już jest złamane. Sąd konstytucyjny przede wszystkim. Ale jednak do wyborów nie zmieni się to, że opozycjoniści będą mogli w nich wystartować. Tak więc odbędą się wybory i PiS je, można powiedzieć, dramatycznie przegra. Nie będą w stanie żadnymi oszustwami tego zmienić. Bo po prostu Polacy są za demokracją, są za praworządnością, są za kierunkiem zachodnim. I to też jest jeden element, który warto poruszyć. Pan senator Mężydło, koalicja obywatelska, powiedział, że w dobie wojny moglibyśmy przymknąć oko na, tą, na tę praworządność. Tego typu głupie gadanie to jest więcej niż zbrodnia. To jest błąd, panie senatorze. zasadniczy fundamentalny błąd. Dzisiaj wojna w Europie toczy się o demokrację. Czy Ukraina ma być demokratycznym państwem, czy despocją w rodzaju Białorusi kierowaną przez Rosję? Ci ludzie, którzy giną na froncie dzisiaj w Donbasie, w Ugańsku, pod Hersoniem, na Zaporożu, to są ludzie, którzy giną za standardy europejskie, z których to standardów praworządność i demokracji jest najistotniejsza. Można powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie niż Pan mówi. Jeżeli mamy sytuację wojenną, to tym bardziej powinniśmy dbać o praworządność, bo tym bardziej nas to utożsamia z Zachodem, a buduje tamę przeciw wschodnim pomysłom w Polsce. Koncepcja budowania polskiego państwa w oparciu o sojusz tronu i ołtarza, bez demokracji, bez praworządności, bez wolnych sądów, to jest koncepcja wschodnia. To jest koncepcja rosyjska albo mongolska. To jest koncepcja, która jest całkowicie sprzeczna z naszą tradycją, z całymi wartościami europejskimi, które są od wieków starsze niż, dużo starsze niż Unia Europejska. W momencie, w którym przemykamy oko na praworządność, bo jest sytuacja wojenna, utożsamiamy się z naszym przeciwnikiem i prędzej czy później stajemy po jego stronie. Bo podział dzisiaj w Europie to jest na podział na państwa autorytarne i państwa demokratyczne. Apeluję więc do Pana Redaktora Piaseckiego i do Pana Senatora Mężydła. Wycofajcie się ze swoich niemądrych poglądów. Wycofajcie się ze, z, tych, z tych stanowisk, bo one są nie tylko błędne, ale są niebezpieczne. Dla przyszłości państwa polskiego, dla naszych wolności, dla demokracji polskiej, dla konstytucji. Bo przecież konstytucja też bez praworządności nie istnieje. Tak jak widzimy to po Trybunale Konstytucyjnym, który miał stać na straży Konstytucji, a jest żałosną parodią Sądu Konstytucyjnego. Bez Konstytucji, bez demokracji, bez praworządności Polska nie przetrwa. Dlatego tego typu poglądy muszą być napiętnowane, muszą być skazane. Nie można milczeć patrząc na to, jak ktoś wygaduje tego typu bzdury, budując tak naprawdę despocję partyjną. Na koniec odniosłem się do jednego zdarzenia, które, które w ostatnich dniach miało miejsce. Widać nerwowość ogromną po stronie PiSu, skoro jakieś stare Protokoły próbują przykryć oczywiste związki afery węglowej z Pisem i z Rosjanami. Oj, strasznie jest zdenerwowany pan ziobro. A niektórzy w pisie to już piją na umór, jak pan poseł Czarnecki, który go Straż Miejska znalazła śpiącego na ławeczce z dwoma promilami. Bo mają świadomość, że do wyborów jest mniej niż rok. Sondaże są dla PiS tragiczne. Idzie trudna zima i trudna wiosna. I czas przyjdzie zapłacić rachunek za to wszystko, co ci ludzie robią polskiej demokracji i państwu polskiemu. Bardzo Państwa proszę o subskrypcję mojego kanału. To mnie. Zawsze bardzo motywuje. Dziękuję uprzejmie.